Maciej Cybulski, dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, zorganizował zbiórkę publiczną. Chce pozyskać pieniądze na zakup rękopisu jednej z najpopularniejszych powieści Sienkiewicza. Tak się złożyło, że w roku jubileuszowym, gdy świętujemy 50-lecie działalności Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, mamy niepowtarzalną okazję zwiększyć prestiż naszej placówki. Muzeum otrzymało niepowtarzalną szansę pozyskania kart rękopisu Potopu Henryka Sienkiewicza, jednej z najpopularniejszych powieści polskich. Potop wszyscy doskonale znamy i tak się składa, żeby było fantastycznie, by te karty, autografy Henryka Sienkiewicza trafiły do Woli Okrzejskiej, do źródła, tam gdzie wszystko się zaczyna. Niewątpliwie był to by wielki prestiż i wielka szansa dla naszego muzeum. Muzeum ma możliwość zakupienia kilku stron rękopisu Potopu. Potop nie istnieje w całości. Henryk Sienkiewicz karty rękopisu Potopu wysyłał rozdziałami do krakowskiego czasu i w sposób naturalny ulegał on rozproszeniu. Najwięcej kart Potopu zebrał zakład imieniem Ossolińskich we Lwowie przed wojną. No dzisiaj skarby Ossolińskich są we Wrocławiu, w Ossolineum. Tak się składa, że my teraz mamy swoje 5 minut i wyjątkowe możliwości. Potop w maju 2017 roku został wystawiony na aukcji w Bibliotece Narodowej. Nie został jednak kupiony, a nasze muzeum zwróciło się do osób, w których jest posiadaniu, z prośbą o zarezerwowanie, byśmy mogli podjąć wszelkie starania, by Potop trafił do zbiorów publicznych, ogólnodostępnych, tym samym dla nas wszystkich. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych. Muzeum organizuje zbiórkę publiczną, rękopis dla Muzeum Sienkiewicza. Musimy zebrać 71 tysięcy złotych. Do dzisiaj zebraliśmy blisko 20 tysięcy, ale co mnie bardzo cieszy, włączyli się też przedsiębiorcy z ziemi łukowskiej. Bardzo na tym zależy, by była to raczej oddolna zbiórka. Nie prosimy więc urzędników środków publicznych, ale przede wszystkim chcemy, by włączyli się w nią entuzjaści twórczości Henryka Sienkiewicza, pasjonaci, regionaliści z ziemi łukowskiej, przedsiębiorcy z ziemi łukowskiej i z regionu. Tak naprawdę dla nas liczy się każdy grosz, każda złotówka. Nawet dzisiaj na konto muzeum wpłynęła darowizna w kwocie 1 zł. Uważamy, że to może ten wdowi grosz, który właśnie w tym kulminacyjnym momencie nam pomoże. Także nieważne, czy to będzie złotówka, czy 5 zł, czy 10, czy 100 zł, ponieważ każda kwota w tym przypadku ma wielkie, wielkie znaczenie i bardzo nas cieszy. Jak można pomóc muzeum? Przede wszystkim poprzez darowiznę na konto muzeum w Banku Spółdzielczym w Krzywdzie oraz za pośrednictwem portalu pomagam.pl/potop. Każdy z ofiarodawców otrzyma od nas specjalną cegiełkę, oczywiście indywidualnie wypisaną, ale z drugiej strony jest też reprodukcja jednego z obrazów, który znajduje się w naszych zbiorach i akurat dotyczy sceny, o którą zabiegamy. Mam tutaj na myśli Rocha Kowalskiego. Bo jakie sceny muzeum może pozyskać? Przede wszystkim zdobycie szwedzkiej chorągwi królewskiej, zdobycie Sandomierza, Szwedzi w widłach Wisły i Sanu, ale również poselstwo Zagłoby Porocha Kowalskiego do obozu szwedzkiego. Według sienkiewiczologów właśnie ta scena jest jakby kwintesencją twórczości Henryka Sienkiewicza. Tam Sienkiewicz sięga szczytów artyzmu. Tak uważają sienkiewiczolodzy i myślę, żeby było fantastycznie, by ta wyjątkowa scena trafiła właśnie do Woli Okrzejskiej. A Potop jest szczególnie ważny, ponieważ powstawał w bardzo trudnym czasie dla naszego narodu, gdy nasiliła się rusyfikacja. Gdy Sienkiewicz chciał pokazać, że w obliczu tego, co się dzieje, mieliśmy piękną historię, mieliśmy bohaterów i nie powinniśmy o tym zapominać. Dlatego Potop kończy słynnym powiedzeniem dla pokrzepienia serc. I na Potopie wychowywały się całe pokolenia Polaków. Myślę, że to jest bardzo ważne, by to dzieło, ten skarb literatury polskiej trafił do Woli Okrzejskiej. Zbiórka publiczna trwa. Pieniądze można wpłacać do 5 października. Tego dnia planujemy galę jubileuszową 50-lecia Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Byłoby fantastycznie, aby właśnie w tych okolicznościach i tego dnia pokazać wszystkim karty rękopisu Potopu. To najlepszy jubileuszowy prezent, jaki możemy sobie wymarzyć. I dlatego będziemy starali się zrobić wszystko, by te karty Potopu trafiły do Woli Okrzejskiej. Dla całego regionu myślę, że to by była fantastyczna sprawa.